Panie Krzysztofie, po pewnym, bardzo pewnym wręcz zwycięstwie w Gnieźnie przyszło dzisiaj spotkanie bardzo zacięte. Nie spodziewaliście się, że Polonia postawi bardzo silne warunki, ale że aż tak silne? Spodziewaliśmy się. Naprawdę się spodziewaliśmy. Czuliśmy duży respekt, tym bardziej, że po dorzuceniu nowej nawierzchni mieliśmy dwa treningi. Tylko na tym torze i on się tak zmienia się generalnie z dnia na dzień, ale dzisiaj już pan Toromisz przygotował naprawdę tor, który przypomina ten z ubiegłego roku, także jestem dobrej myśli. No cieszę się, że wygraliśmy, po trudach, ale wygraliśmy. Przez pierwszą połowę spotkania przegrywaliście z Polonią i widoczne było, że przegrywaliście starty. To był właśnie powód tego, że pierwsza część spotkania należała do Polonii? No to trzeba przeanalizować na spokojnie. Pewne rzeczy trzeba poprawić i ciągle szukać, także no w Ekstralidze nie ma słabych przeciwników, tak jak już kiedyś tam wspominałem. I trzeba naprawdę solidnie pracować w każdym tygodniu, bo przeciwnicy nie śpią. A jakby pan ocenił swój indywidualny występ? Jest pan zadowolony, czy jednak oczekiwał pan trochę więcej od samego siebie? Myślę, że mnie na tyle poznaliście, że zadowolony to będę, jak zacznę wygrywać biegi. Dzięki. Dzięki.